się siódmy młodzieżowy czy nie? Nie, nie młodzieżowy. Blanka, super poszła. Blanka się nie... No jak ten? A... Oj. Jak ten? Nos, nos. O! 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 No nie Thank you.
Teraz ja to kopanina zaczęła się.54 minucie spotkania żółtą kartką na pomniany został zawodnik drużyny gości grający z numerem 13. Jest to Bill Wojciech. Ja, no.
To trzymaj. Trzymaj? Tym razem żółtą kartką w naszej drużynie został ukarany z numerem 17 Krystian Kulikowski. Ale to jest tej starszy to ile? Czwarte klasa to też. Teraz idziemy po spadę. W 58 minucie arbiter ukarał zawodników obu drużyn. Drużynie Tura z numerem 19 Rafał Kulikowski i w drużynie gości z numerem 3 Ołów Radosław. Przyjedzie psiarnia, nie będzie ciebie, no to powiem. Kontrolowa granica. Kolejna żółta kartka w zespole gości, a tym razem otrzymał ją z numerem 17 Staszkiewicz Jakub. Zaczynamy!
63 minucie arbiter dyktuje rzut karny dla gości. Poślizgnął się pani uchorona. Boże, sugerowałem, ja nie rozumiem. Marek, weź tam obserwatora, daj mikrofon. A wykonawcą rzutu karnego będzie zawodnik grający z numerem 13, Bill Wojciech. Potrzebna to będzie bramka. Niepotrzebna. Jeszcze obroni raz. Nie. Rzut karny na bramkę zamienia, tak jak mówiłem, kryjący z numerem 13. O co wąska? Bill Wojciech. Zmiana w zespole Tura. Boisko opuścił grający z numerem 19 Rafał Kulikowski, a w jego miejsce wszedł z numerem 14 Kevin Kiersnowski. Przepraszam, źle podałem zmianę. Nie dostrzegłem, stąd jest to z numerem 3 Kamil Mróz, a nie tak jak wcześniej podałem Kevin Kiersnowski. Co, Karol dostanie kartę? Nie ma tego żółty. Kurwa!
Piotr? Nie, no na polu. Karol pójdzie na ej. Ja tam mogę pójść. Akurat to. W 67 minucie spotkania nastąpiła zmiana w zespole gości. Boisko opuścił z numerem 9 Dudziuk Dawid, a w jego miejsce wszedł z numerem 15 Wilczewski Kamil. Przepraszam, z numerem 4 Korotkiewicz Dawid. Z numerem 16 Michał Walczuk. Dziękujemy Michał za grę w dzisiejszym meczu, a w jego miejsce wszedł z numerem 20 Daniel Daniłowski. Ten.
coś tam, nie wiem. Co? Karny drugi był? Był. I co? No. Tam karnego nie powinno być. Ale co, obronił czy? Nie. Gol? Gol był. W środek strzelił. Nie, nie strzelił w środek. Lewy środek. No podcinkę był w lewo. Bardziej w środek niż lewy środek. Było w lewo, on na środku to stał. Nie. Poszedł w lewo stronę, w prawo. Kolejna zmiana w zespole Tura. Boisko opuścił kapitan zespołu z numerem 13 Andrzej Lewczuk, a w jego miejsce tym razem właśnie wszedł Kevin Kiersnowski z numerem 14. W 74 minucie spotkania arbiter żółtą kartką napomniał zawodnika Tura grającego z numerem 5. Jest to Piotr Kosiński. Ja za 10 minut spałem. Za 10 minut? No. Tylko 5 zostanie. No, wytrzymaj. Dzień dobry panie przyjaciół, jak to się mówi? Dzień dobry panie przyjaciół.
W zakończonym meczu piątej kolejki Sparta Szepietowo na wyjeździe pokonała Spartę Augustów 3-1. Kolejna żółta kartka w zespole gości, otrzymuje ją z numerem 4. Krotkiewicz Dawid. Oraz w 77 minucie była zmiana w zespole gości. Boisko opuścił z numerem 19 Żbura Bartosz i z numerem 17 Staszkiewicz Jakub. A w ich miejsce weszli zawodnicy z numerem 11 Drożkowski Rafał i z numerem 14 Ołów Patryk. Drogba idzie. Drogba idzie chyba na ten. Żeby wejść. Jarenka! Dobry, kochanie!
aby tradycji stało się zadość. Piątego gola dla Tura zdobywa z numerem 14 Kevin Kierslowski. To jest standard. Dzisiaj na morzu to murawę, jutro będzie taka przyjaźń. No, jutro to się z tym będzie no i lepiej, kurde, labrajka, że no, właśnie. Ja jestem tam dużo. A zapominaj, że Pawełek wiesz co. No, a zbyt to rękę. Ale jeszcze w sensie grają. Zejdzie po głowie. Ja zrobię. Zrobi ten. Zadanie, żebyście. Żebyście ten. On się nie boi. To ja go wytrenuję tak, że kolegi przede mną. A jakie to pejmo? 18 nie raz było tak, ale wszyscy wiedzą, a Ola też. I co trener? No ja się nie jestem. No, ciszej tutaj. Będziemy jak Daniel płakał. Czemu? Bo go ścisnął. Ale to było przyjemne. Nie, krew mi po prostu leciała. Gdzie by to w pokoju się leciało? No, w pokojach się biegało. Nie, na co? Ale na łóżku? Ale mnie jeszcze znudziło. Jakby co? Ja dużo w kredzie dostałem. Jak był Kamiński, z nim się chciałem. Ten Rafał? Nie, 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 tylko co się dzieje? Tylko twarz. A ja się zbyłam. No właśnie, już twarz. Nie, nie, nie. Twarz. Nie, tam gulasz. Twarz? No. Gulasz to zaraz wajmy. Ja to nie wiem. To twarz. Dawaj, dawaj, dawaj. Zarząd piłkarzy Tura składają serdeczne podziękowania za wszelką pomoc przekazaną klubowi przez organy samorządowe i przedsiębiorstwa. Są to burmistrz i Rada Miasta Bielsk Podlaski, marszałek i zarząd województwa podlaskiego, przedsiębiorstwo komunalne w Bielsku Podlaskim, miejskie przedsiębiorstwo energetyki cieplnej w Bielsku Podlaskim, przedsiębiorstwo Hanbud Pruszyński w Bielsku Podlaskim, przedsiębiorstwo Krex w Bielsku Podlaskim i przedsiębiorstwo Rec Oil w Bielsku Podlaskim. Serdeczne podziękowania. A co ty nie masz? Oh,
Lepszy mają szczęście, nie? Spotkania. Kolejna zmiana w zespole Tura. Boisko opuszcza Patryk Niemczynowicz, grający z numerem 15, a w jego miejsce wszedł na boisko z numerem 2 Jakub Proc. Dobiega końca mecz 5. kolejki. Tur wygrywa z Dębem 5-1. Po golach zdobytych, po 3 golach zdobytych przez Karola Kosińskiego, 1 Mateusza Rogowskiego i 1 Kevina Kiersnowskiego. A dla gości z rzutu karnego bramkę zdobył grający z numerem 13 Bill Wojciech. Pan